Hej, cześć, mam wszystkich ludzi, tutaj XYZ, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozdajemy sobie milion w Panią Wiedźmę. Pozdrawiam Kacpra, jeżeli to ogląda, bo wiem, że tak powiem, był minimalnym Wiedźm. Chociaż ja nigdy jakoś bardzo Wiedźm nie lubiłem, dlatego dopiero z niedawno ją zakupiłem. I wybaczcie, że dzisiaj nie ma tego Rezydenta, dopiero nagrałem ten odcinek o godzinie 18:39. Także dopiero po tym odcinku idę nagrywać Rezydenty, także od poniedziałku będą się pojawiały raczej regularnie Rezydenty, bo nagram parę na zapas, także mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. A teraz przejdźmy do rozdawania miliona. Na Wiedźmę. Zobaczymy, co nam się trafi ciekawego. Przytaczająca obecność pierwszy perk. No to... well... myślę, że to nie jest za dobry itemek. Ale cóż... są tomy. Hangman... okej. Okay. To też niezbyt, niestety. Nie wiem, jakie perki bym chciał mieć na nią, szczerze mówiąc. Ruinka na pewno jakiś wysoki poziom. Bo ruina na Wiedźmę jest fajna, bo strasznie łatwo po prostu ruinę tutaj, wiecie, kryć. O! Zaraźliwy strach. Weźmy sobie to. W sumie czemu by nie? Okej, okay, piąty level już. O, pies gończy jak najbardziej, możemy sobie wziąć psa gończego. Pies gończy jest całkiem spicy. Okej, okay, kolejny, szósty level. A zamieniam się w słuch. Okej, okay, może być, może być. Ekscytacja. Czekajcie, bo tu chciałbym też sobie wziąć. Dobra, no coś mnie zjadło jeszcze. Ekscytacja jakoś tam mega bardzo nie korzystam, ale Insidious, Boże jedyny, co to mi daje? Na razie te perki, powiem wam szczerze, że za ciekawe to nie są. Także ja też wiedziałem raczej rzadko, kiedy będę grał, ale w sumie jak mówię, Whispersy, już nie używam Whispersów, kiedyś używałem Whispersów, teraz nie używam. Także Noel, it's suck. Co to w ogóle? Zacznie większe czasu trenowania. Nie wiem, jak ta wiedźma działa. Raz w życiu grałem wiedźmą, także no, klątwa trzecia pieczęć. O nie, tutaj Butchera miałem, wolałem Butchera wziąć, aj karamba. Butcher był lepszy, bo Butcher jest spoko w Bloody Bacie. O, okej, okay, to jest bardzo spoko, make your choice. Możemy wziąć make your choice'a. Ok, 12 level, pewnie 35 wbijamy coś takiego, obstawiam. Baw się swoim jedzeniem, serce babci w ogóle, co to za to chodzi? Będę musiał wziąć serce babci? Ja, dobra. A bym mógł jakoś mądrzej to zrobić, może, a nie zrobiłbym mądrzej. Żelazna dziewica. Te perki takie, powiem szczerze, że ja, czyżby będzie... się nie no, gorsza od Dreface'a to ona nie może być. Ustalmy coś. To jest troszeczkę niemożliwe. O, Nurskolling jak najbardziej. Nurskolling na większości killerach używam. Także jazding, jazding, cyk, cyk. Dobra. Elegancko. Antliczek też bardzo spoko. Niepokój nie chcę, wolę antliczek jest całkiem niezły. Czasami akurat, no, jakiś set na antliczka bym sobie złożył, nie powiem. Coś na antliczka, jakiś brutal strength, gdzie antliczek, co tu mamy? Ręka kata, ale mam tutaj baw się swoim jedzeniem. Także weźmy sobie to. Czasami się przydaje baw się swoim jedzeniem, nie mówię. Kiedyś używałem na Majersie, ale stare czasy. Mroczne oddanie, o to jest to z Terrorodiusem, tak? A nie, to jest coś innego, ale nie chcę się teraz tego czytać, bo wolę expić, bo wiadomo. Potem sobie pod koniec zobaczymy, co tam nam się trafiło, jeżeli chodzi o te wszystkie pereczki. Dobra, cyk, 18 poziom. Zrodzony w cieniu, no dobra, właśnie sobie to, chociaż mnie to nie jara. Nie ma ani barby na razie, ruinki też nam nie daje, co najgorsze. Także nie jest za ciekawie. Frankor. Możecie sami ocenić to, jak mi daje te itemy. Jestem lekko załamany. Jeszcze 500 tysięcy blood pointsów, niby, ale no... nie daje za kolorowo. Boże, no nie no, kurcz, potworna świątynia, już wolę wziąć to coś. Zaraźliwy strach. No nie wiem, tak średnio, średnio. Dobra, dajmy tak, lecimy dalej. 21 level. Bitter murmur. Oh my fucking god, why you do this? To jest w ogóle ucho jakieś? Tak, zdeformowane ucho. Tak myślałem. Dobra. 500 tysięcy ciągle. No, Ed, no spoko, no Ed zawsze się przydaje w sumie, nie? Co to jest? Zardzewiały kajdany. Weźmy trochę lepszych perków, żeby na odcineczki były jakieś. Jak maraton skillera będziemy robić, to już za niedługo, pamiętajmy o tym. Po rezydencie. Majsterkowicz? No, w sumie Tinkerera, why not? Zardzewiały kajdany to jest drugi. Okej, dobra, zacnie. Ok, kolejny poziom. Boże, nie, nie chcę, od tego nie biorę nawet, to naprawdę, kur. Tutaj na biedaka weźmy jakieś perki. Takie wiecie. O, o. Dobra. Niech tak będzie. Dobra, kolejny level.
O, entliczek, entliczek na większym poziomie, albo to. Nie no, weźmy entliczka. Wiem, że pies gończy też jest spoko, ale no tutaj kurde wybór taki trudny trochę. Okej, to byśmy sobie też wzięli, czy mi to zje. Aj, karamba, fach mi. Co mi to daje? Znaczy dystans, jakiego wiedźma może się teleportować. O, to jest spoko. Czy tam to też było pewnie spoko, ale well. Nie gra wiedźmą, także nie wiem. Daj o barbecue on chili, oczywiście, że barbecue on chili. Weźmy tą rączkę sobie. Syk, okej. 361 tysięcy jeszcze. Zrozumiew ciemu albo Dying Light. Szczerze to już chyba wolę wziąć sobie Dying Light, a w razie co. Co my to w ogóle? Miętowy Wachman. Okej, okay, to nie pamiętam co to robiło, będę musiał poczytać te perki, co robią w ogóle na nią. Bo wiem, że ona ma ciekawe z ogólnie te perki, jeżeli chodzi o właśnie wiedźmy naprawdę. Okej, okay, co my tu mamy? Osobie niewoli. Okej, weźmy tutaj od Demogorgona chyba, nieprawdaż? Nie pisze to, jo? Nie, jest, rzadkie Demogorgon, właśnie. O, weźmy sobie to i to, przerwnięty but, zobaczymy, co to daje potem. Okej, 29 level, 291 tysięcy jeszcze przed nami. Pies gończy, no i gitara to mi się podoba. Pies gończy raczej możliwe, że będzie w użytku tutaj. Te karki, które mi daje, to tak średniawa. Czy mi zje to? Nie, dobra. Serce babci sobie weźmy. Why not? Dobra, 30 poziom, bardzo spoko. I co my tu mamy? A, do nauczenia trzecia pieczęć. No, weźmy sobie, ale to jest chyba jeden z gorszych tekstów chyba. Czy jakoś tak, nie wiem, nie widzę użytku jakiegoś większego, szczerze mówiąc, z tym akurat perkiem. O, tutaj weźmy sobie to, niech będzie. 31 level. What we have here? O, barba na wyższym jętliczek, jętliczek, nie o barbę, muszę wziąć, panowie i panie. Barbę to ja na każdym pilarzem użyła, naprawdę, bo to, że daje dodatkowe punkty, to jeszcze aura surwa, naprawdę maniki. Chociaż entliczek, entliczek teraz jakby padł na kolejny, ale bym wziął. Mroczne oddanie, cypisowy mentomory dysonans. No weźmy to mroczne oddanie, będę musiał poczekać, co to robi, bo nie chcę teraz, ale dysonans, wiem, że teraz się gra na te geny. O, mentomory na nie wygląda, ono chyba najlepsze mentomory, jeżeli chodzi o brutalność w tej grze. Co my tu mamy? Trzecia pieczęć, kolejny level. Weźmy sobie na tej trójce, to może akurat powie blot party. Weźmy strażnika, może jakieś perki pożyczyłam ciekawe. 110 tysięcy jeszcze przed nami. Co my tu mamy? Zaraźliwy strach, tropiciel. Nie, ja nie gra zwykle tak, żeby tropiciela mieć, szczerze mówiąc, weku. Nie jestem aż takim toksikiem. Albo prosem, że go nie za fragami jakby i powala wszystkich naraz. Co my tu mamy? Ruinka. Okej, okay, bardzo miło. To robi, że. A, wszyscy ocalali. Okej, nice. Pierwszy raz to widzę. Weźmy te cenne perki, w sumie czemu by nie. A teraz trochę na biedaka, żeby trochę jeszcze tego levela zaoszczędzić. 36 tysięcy, okej. Okay. What we have here? Rancor, wyższy poziom. Tanatka, wolę, szczerze mówiąc, tanatkę. Tanatka, zawsze noise. Cyk, cyk. Dajmy to sobie. A, to musimy też. Dobra. To będą tutaj coś ciekawego, czy nie? No, zobaczymy. Nie mam nic ciekawego. Dobra, no to przejdźmy teraz do tutaj. Cyk, elegancko. Okej, okay, co dają te upgrade'y? Wiedźmą może teleportować się do dowolnej pułapki, no właśnie, okej. Okay. No to jest ogólnie całkiem niezłe. Co mi to daje? Widome pułapki nakładają się na kartę do samego... Ja sobie większa prędkość ruchu wiedźmy. Obieraj wiedźmy wolność doprowadzić do widomych pułapek. Co? Aha, to są takie slowowane jakby, okej, okay, rozumiem. Możliwe zadanie przechodzenie przez błotne fantomy. Aha, no ma takie... no ciekawe, ciekawe. No ciekawe ona to ma. Gdy ocaloli. Nie wiem, właśnie to weźmy coś ze. What the fuck? No, to jest całkiem niezłe. Nie dostałem żadnego powiadomienia o tym, że aktywowali widmowe pułapki. Widmowe pułapki nie aktywują błotnych fantomów wiedźmy. A to robi, że. Ona ma strasznie dziwne perki. O co tutaj chodzi? Dobra. Właśnie sobie tak tutaj coś ubierzemy, tak ona ten. Co my tutaj mamy za perki? Weźmy sobie na pewno ruinę. Wpadasz w obsesji na punkcie jednego do całego. Trafienie obsesji na podstawę takiej powoduje, że będzie ona generować 32 metrów. Ej, to jest całkiem ciekawy perk na obsesję, muszę przyznać. To jest od plagi, właśnie, a tu kolejne. Krzyki niewiernie sprawiają, że serce bije ci szybciej. Gdy wprowadzasz ocalałego w stan agonii podstawowym atakiem,
inni ocalali, którzy... Nie wiem, zależy. Czekajcie. A trzecia pieczęć co daje? Kontrakowujący na zdolności odczytywania aura przez ocalałego, kiedy potem jest aktywowany udane trafienie, skutuje nałożenie efektu ślepoty. Efekt działa na 4 trafienie. Ale to nie jest dobre. Nigdy tego nie lubiłem i raczej nie będę lubił chyba. Jeżeli mam być z wami szczery. Chyba myślę, że... Weźmy sobie ten entliczek. I tak to się będzie prezentowało. Także ja sobie tylko szybkiego screenka zrobię. Czekajcie. Cyk. Print screen. I kończymy nagrywkę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, bo właśnie, jeżeli dzisiaj nie ma tego rezydenta, wrzucę wam szybko to, żeby nagrać rezydenty parę na zapas, także no. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, like, subik i tyle. Kończymy. Trzymajcie się. Do następnego i pa pa.